witam ponownie ze studia sprawozdawczego 12. Międzynarodowego Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie. Ze mną razem w studiu jedna z najlepszych zawodniczek w Polsce, która już wcześniej mówiłem, nie gra, bo oszczędza siły na Mistrzostwa Polski. Może przedstawisz, bo doskonale znasz, Magda. Klaudia, ale Magda to takie też fajne imię, nie? Klaudia, może przedstawisz swój zespół, kto w tej chwili na parkiecie. Zespolacji Trójka Żyrardów na parkiecie w tym momencie jest numerem 13 Mileni, mój jest z numerem 19 Marta Nikiewicz, z numerem 20 Julka Jagura, z numerem 17 Magda Kozłowska i z numerem 13 najlepsza zawodniczka prawie że zespołu z numerem 13, jak powtarzam, Olga Hekła. Zespół Żyrardów. Dziękuję, ile ma wzrostu? Z 1,80 m. Ale niższa od ciebie. No niższa. Zespół już się przygotowuje na całego do Mistrzostw Polski. Jak jeszcze wcześniej rozgrywali turnieje ogólnopolskie czy międzynarodowe? Gdzie się byli za granicą? No, byliśmy na Węgrach. No. No i zajęliśmy 5. miejsce, ale i tak było tam też. A jako młodsze byliście na Węgrzech, nie? I już macie tytuł mistrza Mazowsza, tak? Tak, mistrza polskiej szkół podstawowych. Co ty gadasz? W zeszłym roku zdobyliśmy. Elblągu? Tak. A kto dostał MVP? Nie było MVP. Co sądzisz o poziomie, bo obserwujesz od początku poziom tego turnieju. Co sądzisz tutaj o wyszkoleniu technicznym, taktycznym zawodniczych? Najlepsza, bo ty jesteś zawodniczką, no to się nie dziwię, no, że mówisz. Ale mają najwyższy poziom i możemy się założyć, że jutro odbiorą złote medale. W finale zagracie z Jastrzębiem Zdrój, ja reprezentuję województwo śląskie. My Ślązacy łatwo sobie nie damy tych medali odebrać. Wiesz, że dziewczyny ze Śląska to bardzo pracowite dziewczyny, charakterne, zadziorne, dobrze gotują i grają koszykówkę. Także ja uważam, że jutro finał będzie dla was ciężki, a o zwycięstwie na pewno zadecyduje dyspozycja dnia. Tak, ale tak Osis wygra. No zobaczymy, poczekajmy z tym do jutra. W tej chwili Osir prowadzi 52-20 z zespołem GTK Gdynia, ale Gdynia są młodszym rocznikiem, tak? Jak myślisz w tym turnieju, jak do tej pory, która dziewczyna tak najlepiej się sprawuje, znaczy się jest w formie i gra równe mecze? U was. Jeszcze cię coś zapytam, bo znasz doskonale rocznik 98 wśród dziewczyn. Jakie zobaczymy twoim zdaniem drużyny w wielkim finale, wielkiej ósemce? W finale Mistrzostw Polski, tych 8 najlepszych. No, oprócz was oczywiście, nie? No to jeszcze jedno miejsce jest zajęte. I z całej Polski, tak? Tak. No to Bydgoszcz na pewno. Mógł, tak? Kto jeszcze? Tak, pewnie. No Jastrzębie może. Dziękuję. A ktoś z Poznania też pewnie będzie. No Poznań też. Z Pomorza też. Gdynia. No Gdynia. Dziękuję za rozmowę, dużo tutaj nam powiedziałaś. Dużo byśmy się dowiedzieli. No i do zobaczenia jutro na antenie. W wielkim finale znowu będziemy dla Państwa komentować.